Państwa na kolejnym filmie. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj będzie druga część historii, jak wykręcone, jak diabeł wykręcił to, że żyjemy w środku Ziemi. Jak on to zrobił? Jak to historycznie wyglądało? Zwróćmy uwagę, że praktycznie tutaj w tym filmie jest kwestia na przykład geocentryzmu. Bo to królowało przez wieki, ale co było przed geocentryzmem? No właśnie, był niebocentryzm. I teraz ten niebocentryzm trzeba było jakoś wykręcić. No a więc po prostu był geocentryzm, później bardzo, bardzo późno była płaska Ziemia. A więc słuchajcie, była płaska Ziemia, później. I teraz jak już powiedzmy wykręcono to całkowicie na tak zwany heliocentryzm, czyli układ słoneczny, no to wtedy właśnie pojawiły się jakby tutaj w tym XIX wieku kwestie historyczne, raczej kwestie płaskiej Ziemi, że płaska Ziemia ma dowody i tak dalej. Powiem Wam od razu, co płaska Ziemia ma. Płaska Ziemia ma wyjaśnienia. Wyjaśnień nigdy nie będzie dowodem. Ale ponieważ ja w tym filmie mówię o płaskiej Ziemi jako kult diabła, czyli zastępczy, jak nie z deszczu, jak z deszczu podrenne wpada się, no to właśnie chcę tutaj chwilę tak powiedzieć, dlaczego to jest też kult diabła. Tak tylko w telegraficznym skrócie. Jeżeli już dowiedzieliśmy się, że życie na zewnątrz planety to jest kult diabła, no to siłą rzeczy mapa płaskiej Ziemi, która wynika z tego zrzutu azymutalnego kuli, automatycznie jest tylko mapą następnego kultu diabła i to jest płaska Ziemia. Proszę zwrócić uwagę na taki jeden szczegół, jak wygląda płaska i rozciągnięta Australia na mapie płaskiej Ziemi. Ona jest w płaskiej Ziemi rozciągnięta i taka wydłużona, ale na wielu, wielu mapach tak jest, ale są mapy takie, gdzie już, jak to się mówi, złodzieja złapali za rękę, a złodziej mówi, to nie moja ręka. Wiecie, co oni zrobili? Później wsadzili już normalną mapę, tak jak jest, powiedzmy, oficjalnie, wsadzono i dołożono do płaskiej Ziemi. A dlaczego to zrobiono? Ponieważ złodzieja złapano za rękę. Ponieważ w takiej Australii odległości można sprawdzić kilometrażem na liczniku samochodu. Idziemy samochodem i możemy to sprawdzić GPS-em. Te odległości są takie same. A więc ja jeszcze na ten temat powiedzmy, pokażę to nam Państwu powiedzmy w jakimś tam następnym filmie na zasadzie grafiki, ale Państwo mogą sobie też zwrócić uwagę, jak tutaj kombinowano. Są mapy takie z tą Australią rozciągniętą i spłaszczoną, ale są już takie mapy, które są właściwe. To jest taki szczegół, ale to są też kombinacje. Właśnie na zasadzie. Złodzieja złapali za rękę, on mówi, nie, to nie moja ręka. A więc tego typu przekręty robią tam ci płaskoziemcy sobie, nie nawet co niektórzy nie znają sprawy, ale oni uznają to za dowód. Czyli oni mapę płaskiej Ziemi, która jest odzorowaniem kuli w odpowiednim odzorowaniu azymutalnym, oni traktują to, że to oni są w prawdzie. Oni są tak samo w kłamstwie jak kuloziemcy. To jest ta sama, znaczy to jest inna lada w sklepie diabła. O, tak bym to powiedział. Ale to tylko to jest telegraficzny skrót. Co my mamy w tym filmie, który będzie po nas? Znaczy po tym wstępie. Jest tam, tak mogę z perspektywy czasu, kto co pisał na ten temat. To pisali, chodziło mi ten przykład Aristostenesa, że on właśnie mierzył w Egipcie słupy i te cienie tych słupów, no i mu wyszło to i to i tak dalej, to wszystko tam powychodziło. Ale niestety on brał pod uwagę prostolinność przebiegu światła, to jest raz, a nawet to, co on robił, to pasuje przecież do wklęsłej Ziemi. Ale jeszcze powiem jeden element historyczny, który Państwo też pytali. Chodziło o tego Tycho Brahe. To był astronom i on obserwacyjnie zauważył, że Ziemia się... On operował kometami. Znaczy obserwował komety.
I właśnie obserwując komety doszedł do wniosku i to wykazał, i to też jest taka przemilczana tajemnica astronomii. On to zauważył, że jest to, że Ziemia się nie rusza. O, ciekawe. Natomiast co zrobiono później? Co zrobili płaskoziemcy? Płaskoziemcy ten system Tycho Brahe, ten geocentryczny, oni dopasowali do układu płaskiej Ziemi. Po prostu nałożyli i stwierdzili, że on był płaskoziemcem. On wcale nie był płaskoziemcem. Później wpleciono w to kwestię likwidacji, czyli morderstwa Tycho Brahe i późniejsze jego, czyli to jest na rok przed śmiercią Tycho Brahe, który został otruty według płaskoziemców przez Keplera, to Tycho Brahe był płaskoziemcem, a ten Kepler był wtedy kim? On był kuloziemcem. O, i kuloziemca zamordował płaskoziemca. To taka mniej więcej historyjka, taki bajer. Tylko no, słuchajcie, każdy bajer ma pewną wadę. Otóż okazuje się, że Keplera też zabili. A mało tego, jego zapiski ukryto, ale coś zawsze wypłynęło. No i właśnie u mnie na blogu taki niebocentryczny rysunek Keplera został ujawniony światu. Ja ten rysunek niebocentryczny jak najbardziej pokażę. Tutaj będzie w opisie do filmu. Pamiętajmy zawsze te wszystkie kwestie, które ja mówię, no staram się tutaj w opisie pokazać, jaki jest opis. W opisie staram się co ja mówię, mniej więcej wyszczególnić. Tak, żeby Państwo, jeżeli chcecie coś tutaj bliżej pytać i tak dalej, albo coś, z czym się, to po prostu ja zachęcam do tego, żeby nawet oponenci, oni wchodzili do opisu do filmu. A więc to nie jest tak, że ktoś tam gdzieś jest, no, ileś filmów do tyłu jest odpowiedź, a on tutaj się o to pyta, albo się pyta, albo się próbuje kłócić, dyskutować na ten temat, jeżeli ta odpowiedź była już dawno w paru filmach do tyłu. No to jest taka zagrywka socjotechniczna. A więc to tak mniej więcej wygląda, ale ja to wszystko w odpowiedniej filmie zrobię na grafice, ale Państwu chciałem właśnie tak to z grubsza powiedzieć, tak na bieżąco, na szybko, o, w ten sposób. I teraz tak, to jest, jeżeli chodzi o te 3 lata, czy tam 2 lata, jak ten był ten film, co chcę zwrócić uwagę? Otóż wielu ludzi no, nie pasuje w historii, generalnie w historii, w ogóle historia nikomu nie pasuje. O, no, a historia niebocentryzmu, czy w ogóle historia, ludzie tego są niechętni. Pytanie, dlaczego nie są niechętni? Nie są z tego powodu, że specjalnie system ich nie zachęca do tego, żeby zajmowali się historią. Ponieważ historia zawsze coś zdradza i tak dalej. A więc dzięki internetowi możemy się coś dowiedzieć o tej historii. I tutaj jest historia tego, gdzie żyjemy. Jak to zostało wykręcone, a tak jak było naprawdę. I szereg oponentów, on się, i tutaj chcę jedną taką kwestię poruszyć. Szereg oponentów, oni no, nie za bardzo się zgadzają z tym Bogiem w kuli, w ogóle z niebocentryzmem i tak dalej. W porządku, możecie się nie zgadzać, nikt wam nie każe wierzyć w niebocentryzm, nie ma bólu. To nie, to jest akurat, to jest sprawa osobista. Natomiast, jeżeli chcecie dyskutować, to musicie mieć coś. Ale musicie mieć historię. Jeżeli historia was dyskwalifikuje jako satanistów, ponieważ no, życie na zewnątrz, no, to jest czysty satanizm. Płaskoziemia to samo. A więc o czym my tutaj chcemy, nie mając nic, nie można dyskutować. Ale jednak się dyskutuje. No ale dyskutuje się albo nie na temat i tak dalej. A więc bardzo trudna jest dyskusja, jak się nie ma nic. Czyli 0 równa się co? 2? A może 1? No się, to jest też zabieg socjotechniczny, polega na tym, że dyskutuje się nie mając nic. Niebocentryzm ma, jak najbardziej. Dowód geodezyjny, podstawowy. Optyka jeszcze, powiedzmy, już została zrobiona, ale jeszcze będzie uzupełniona i przedstawiona Państwu w odpowiednich wstawkach. A więc
Bardzo trudno dyskutować. Ja mogę zawsze każdemu przypomnieć. Jeżeli ktoś chce dyskutować, musi mieć coś, jeżeli coś nie ma. Owszem, jeżeli ktoś wydaje jakąś swoją opinię, no to opinia jest bardzo ryzykowna. Ona na czymś powstaje. Ona na jakiejś bazie musi powstać. Czego? Satanizmu. Albo socjotechniki. Co to jest socjotechnika? Albo propaganda. To jest używanie fałszywych argumentów. I tak zostały społeczeństwa wychowane. Raz, żeby się nie interesowali historią, a drugie, żeby wnikali, w ogóle nie wnikali w to, gdzie oni żyją. Dlaczego? Po pierwsze, jest ten, który rozwiąże wszystkie problemy, ten w kuli, tam, 3000 kilometrów nad naszymi głowami. No co to jest 3000 kilometrów? Rzut beretem. Bóg jest strasznie blisko. No i co, on nie wie, co się tutaj dzieje? Mało tego, my możemy jeszcze wykorzystać tą wiązkę energetyczną, którą właśnie mamy tutaj na czubku głowy, to wychodzi z nas. My jesteśmy połączeni właśnie z tym Bogiem tam na górze w kuli. Możemy z tego korzystać, no pytanie, czy chcemy. No i teraz, po co jest cała bitwa o ten niebocentrum? Właśnie po to, żeby człowiek nie był nadajnikiem, a Bóg odbiornikiem. Bo jest tak często, że właśnie to, co od nas wychodzi, nasza wola, jest tam odbierana i ona wraca do nas. Wraca do nas i zmienia to, co jest. W każdym razie można to spróbować. Pytanie, jak się chce. A jak się... I teraz tak, jeszcze jest jedna kwestia. Tu przy okazji. Jeżeli mnie... my jesteśmy przekonani albo skołowani tym, że żyjemy na płaskiej czy tego, czy jesteśmy w jakiś sposób skołowani, że nie za bardzo nas te argumenty jakby no przekonywują, bo to też tak może być. A więc głównie o co chodzi systemowi diabelskiemu? Po to, żebyśmy właśnie nie rozmawiali z tym, który jest w środku kuli. I teraz tak, jeżeli my uprawiamy satanizm płaskiej ziemi, czy satanizm Układu Słonecznego, to pytanie, jakby wyglądała nasza modlitwa, ta rozmowa z tym w kuli. Z Ojcem w kuli. O, jak ona by będzie wyglądała? Widzimy, jaki to ma bardzo duży wpływ. Od razu widać, jak kto się do diabła modli. Prosta sprawa. A więc widzimy, jak to wszystko wygląda. A więc tu jest cały wist. To nie jest kwestia tylko techniczna. Niebocentryzm pokazał tego Boga w kuli. On jest bardzo blisko, rzut beretem. Ale pytanie, kto z tego będzie korzystał? Z tej wiedzy. Bo z wiedzy się korzysta. Niebocentryzm nie jest kwestią wiary, tylko wiedzy. Zrobiono wiarę po to, żeby wiedzy nie było. Prosta sprawa. Tak zrobiono. Dlaczego to zrobiono? Żeby ludzie nie korzystali z wiązki energetycznej, którą każdy ma. Tylko pytanie, czy skorzysta? O, to już trochę pojechałem za daleko, ale wracamy tutaj do filmu. Co też trzymamy? Aha, no słuchajcie, no i na kanwie tego, co przed chwilą powiedziałem. To, co wierzymy, to co wiemy, o, może nie tyle wierzymy, tylko wiemy, ma wpływ na to, co będzie w przyszłości. Mamy z Księgi Objawienia, z Apokalipsy Jana, właśnie tutaj dwa wersety, to jest 21:8 i 22:15. Tam jest krótka piłka. Ci wszyscy, którzy będą kochać kłamstwo, oni idą do likwidacji, oni są na zewnątrz do likwidacji. Kontekst o tym pisze. Tutaj Państwo sobie przeczytać. Jeszcze ja te wersety zacytuję, zalinkuję w opisie. A więc to jest dość ważna kwestia. I oczywiście jest przykład potopu, jak ta kwestia tej wiedzy miała znaczenie na w czasie potopu, czyli przed potopem miała znaczenie jak najbardziej. Miała bardzo duże znaczenie. Tam jest coś w tym filmie, bardzo dobry przykład właśnie. Niewielu, wielu, nie? Tak jak wszyscy mówią. No, niewielu zwiodłeś tam, no, zwiodłeś, tak, właśnie. Wiedza, natomiast co jeszcze chcę odnośnie tej wiedzy i tak dalej? Taki dać przykład Państwu. To tak na zakończenie tego wstępu jest jedna kwestia. Na czym, ponieważ w tym filmie jest, ja też mówię o tej płaskiej ziemi,
Na czym żeruje system Układu Słonecznego i płaskiej Ziemi? Oba te systemy żerują na wyjaśnieniach. Czyli zmusza się społeczeństwo, ich się obrabia propagandowo w takiej kruszarce propagandy. Się przerabia właśnie mózgi po to, żeby wyjaśnienie wziąć jako dowód. Wyjaśnienie ma być dowodem, czyli 0 równa się 2. O, coś takiego. Wyjaśnienie to jest wyjaśnienie, nigdy dowodu nie będzie. A gdzie jest dowód, że to wyjaśnienie jest właściwe? Tego już nie uczą. Na to nawet nie kładą nacisku. Niebocentryzm na to kładzie nacisk. Ale dlaczego oni żerują na wyjaśnieniach? Proszę zwrócić uwagę, dam wam tylko jeden przykład na ten temat. Zachód słońca. Ziemia się obraca. No i teraz zachód słońca. Trzy wyjaśnienia. To jest wyjaśnienie. To nie jest wcale żaden dowód. Idziemy nad morze i co? Widzimy zachód słońca. Wszystko gra pięknie, ładnie. Ale co to jest? Dowód czy wyjaśnienie? To jest wyjaśnienie. I są trzy. Wyjaśnienie kuloziemców, wyjaśnienie płaskoziemców i wyjaśnienie niebocentryczne. Jaki jest? Które jest wyjaśnienie z prawdą? Te, które ma dowód geodezyjny, że żyjemy w kuli. Czyli wyjaśnienie niebocentryczne. Niebocentryzm ma dowód geodezyjny. I to nie tylko optyczny, tak samo, bo też to optyka tu też wchodzi rachuba, ale to będzie już przerzucone na film, który jeszcze, bo chociaż dość długi tam jestem o optyce, to on jeszcze go udokładnię, bo on jest jeszcze bardziej ciekawszy. No, w ogóle optyka to jest bardzo ciekawa rzecz. To dopiero się zacznie. Ale to chciałem Państwu powiedzieć. Właśnie na tym żeruje jeden, drugi system. Dlatego Państwo ciągle pytacie o jakieś wyjaśnienie. Bo to jest właśnie skutek socjotechniki. Bez dowodu pokazywać wyjaśnienie jako dowód. I właśnie z tym słońcem. Albo przy okazji, słońce co? Obieg słońca. Ruch słońca na niebie, tak? Ruch, to co, słońce się rusza? Ale to zaraz zaznaczę, nie, to jest pozorny. To jest pozorny ruch. A może Ziemia się rusza? No i to się zaczynają schody, nie? A kto to powiedzie, że słońce się nie rusza, a Ziemia się rusza? Ściana autorytetu. To właśnie trzeba było to jakoś przekręcić. Mało tego, że trzeba było przekręcić pierwszy stopień, to był geocentryzm, a później drugi stopień był... Drugi stopień to trzeba było uruchomić Ziemię, a wstrzymać Słońce. No, taki był mechanizm dwustopniowy. Czyli blef kuloziemców dwustopniowy. No ale jeżeli komuś się te wyjaśnienia podobały, no to ma w zapasie płaską Ziemię. No i o tym też jest tutaj film, jak to wszystko wygląda. Cała historia. Państwu powiedziałem z grubsza. Ja zapraszam już do tego filmu. To na tyle. Dziękuję za uwagę. No i obejrzyjmy następny kawałek. Dziękuję. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mam już ostatnią część, drugą. Jak diabeł ukrył prawdę, że żyjemy wewnątrz Ziemi. W poprzednim odcinku mieliśmy serię dowodów i przelecieliśmy przez całą historię, jak ta prosta prawda, ta informacja od Boga, że żyjemy w środku Ziemi, dana pierwszej parze ludzkiej, została i funkcjonuje do dzisiaj w społeczeństwie ludzkim. Natomiast dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią generalnie na pytanie, jakimi metodami zrobił diabeł tak, żeby wykręcić tą informację, żeby jakby stłamsić, zdominować innymi poglądami. Tym, że na przykład żyjemy na zewnątrz Ziemi. O. I tym się właśnie zajmiemy. I praktycznie już odpowiedź jest w pierwszej grafice. Za chwilę ja tutaj włączę. To jest pierwsza grafika. Proszę bardzo, już mamy autorytety. Właśnie to z powodu istnienia autorytetów, to właśnie nimi diabeł realizował blef. Oczywiście autorytety mają też taką pozytywną rolę, bo tam w jakiś sposób był rozwój, funkcjonował, ale w kwestii kosmologii, czyli budowy wszechświata, oni
realizowali diabelski blef. No bo widzimy, trochę czasu minęło, trochę stuleci. Proszę bardzo, już jesteśmy na zewnątrz Ziemi. To był jeden z nich. A tutaj mamy już następnego. Następny autorytet Ptolemeusz. Proszę bardzo. Jego system geocentryczny. Tutaj chcę powiedzieć, że diabelski blef życia na zewnątrz Ziemi, on się krystalizował powoli. Tutaj mamy inny blef, to jest tak zwany blef jakby tutaj warstwowy. To jest akurat geocentryczny blef. Później będziemy mieli inne blefy, gdzie docelowym blefem był Układ Słoneczny. To jest tak zwany krystaliczny satanizm, ale nie wszystko od razu. Tutaj mamy następny legalizator życia na zewnątrz Ziemi. Zrobił doświadczenie, to jest Eratosthenes. Następny uczony. To on właśnie tutaj zrobił pewne doświadczenie pomiarowe i w ten sposób legalizował, przynajmniej pozornie, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. I już widzimy, no, wszystko jest tutaj badane z punktu widzenia Ziemi zewnętrznej. A tu mamy płaską Ziemię. Tutaj są też pewne autorytety. Komu by się nie podobał geocentryzm, to ma akurat płaską Ziemię. Czyli z deszczu pod rynę, o, można powiedzieć tak. A tutaj już mamy docelowy, jakby tutaj pierwszy autorytet, który w jakiś sposób krystaliczny satanizm już wprowadzał do obiegu. To był jeden z legalizatorów. Później cała była po nim plejada legalizatorów, łącznie z dzisiejszą nauką, która też jest pewną ścianą autorytetów, prawie niesprawdzalną, ale ona funkcjonuje i ten pan, ten astronom, właśnie służył temu jako ten, który wprowadził marzenie diabła, jakim jest Układ Słoneczny. A to jest Giordano Bruno. On zasłynął z następnego blefu. To było piękne założenie, że Wszechświat jest nieskończony. On tam nie miał żadnych ekstra doświadczeń i tak dalej, ale mason, hermetysta, włoskiego pochodzenia. On właśnie to założenie, że Wszechświat jest nieskończony, on to wtedy wymyślił, natomiast dzisiejsza nauka wzięła to i zalegalizowała. I co tu chcę powiedzieć ciekawego, był masonem, hermetystą i tak dalej, za chwilę zobaczymy taki znaczek, który właśnie potwierdza, że był członkiem loży masońskiej. Co tutaj jest ciekawego, ten pomnik zrobił szef loży masońskiej Wielki Wschód we Włoszech. A tu mamy właśnie upamiętniający Giordano Bruno z podpisem Wielka Loża Wschodu, włoska. Czyli był masonem, satanistą, hermetystą i tak dalej. A więc te wszystkie poglądy na wszechświat to pochodzą generalnie od satanistów. A skąd oni to mieli? Od samego diabła. A teraz mamy właśnie też jakby następny element utrzymywania ludzi w blefie życia na zewnątrz Ziemi. Jest to element wychowawczy. On jest współgra, to chodzi jak w zegarku, ten cały system wychowawczy i system autorytetu. W systemie wychowawczym, to jest na początku, robi się satanistów, natomiast żeby oni się jakby, no, będą dzieci rosnąć, bo w tej chwili dzieci są ufne, więc uczą się Układu Słonecznego, czyli krystalicznego satanizmu. Jak one podrosną, no to, żeby nie zadawać zbędnych pytań, no to mamy autorytety i mamy jeszcze dodatkowo w internecie, bo tu jest też mowa, bo wszystkie te filmy są w internecie, a więc mamy też w internecie tak zwanych adwokatów diabła. Czy to od Układu Słonecznego, czy od płaskiej Ziemi. To nie ma znaczenia. Jedni i drudzy grają w jednej drużynie.
I co tu chcemy powiedzieć? Część z tych satanistów też bardzo dobrze wie, że żyjemy w środku Ziemi, ale realizuje cele diabła, jakim jest właśnie system wychowawczy, i tak ustawili cały system na świecie, że robi się z ludzi satanistów i my wszyscy zostaliśmy w satanizmie wychowani. No, pytanie, czy się z niego wypniemy. Skutkiem tych wszystkich poglądów, żyjemy na zewnątrz, czy tam i tak dalej, i tak dalej, skutkiem praktycznie działania systemu wychowawczego i systemu autorytetów i w ogóle mnogości poglądów w internecie jest takie zobojętnienie ludzi i oni stwierdzają, to nie ma znaczenia, gdzie żyjemy, czy tak, czy siak, czy na płaskiej, czy w Układzie Słonecznym, i to jest obojętne, przynajmniej tak mówię. Ale jest to pogląd bardzo chybiony, ponieważ wola Boża, czyli spisana w Księdze Objawienia na końcu Biblii, mówi, że na zewnątrz są psy, guślarze i tak dalej, i każdy, kto kłamstwo kocha, je czyni. A więc albo kochamy kłamstwo, albo go nie kochamy. To jest bardzo ważna sprawa. I tak samo, albo będziemy wierzyć w Układ Słoneczny, Płaskoziemie, czy tam jeszcze coś, albo będziemy wierzyć w niebocentryzm. Widzimy, nie jest to sprawa obojętna i dlatego musimy bardzo dokładnie wiedzieć, czy wierzymy w prawdzie, czy wierzymy w blef. Bardzo ważna kwestia. Tutaj mamy zestawienie tych poglądów. To są takie dominujące poglądy w internecie, funkcjonujące przynajmniej. Mamy generalnie satanizm Układu Słonecznego, hermetyzm, to jest astrologia starożytnego Egiptu, tak zwany hermetyzm. Jest to krystaliczny satanizm, w tym satanizmie zostaliśmy wychowani. Tutaj jak już mamy też płaskoziemię, jest to odmiana satanizmu, ale tutaj jeżeli komuś się nie podoba na przykład Układ Słoneczny, no to wchodzi w płaskoziemię. Oni mają tutaj też swoje argumenty i oni też twierdzą, że są przekonani, że no tutaj to jest, że Ziemia jest taka i oni są przekonani. Te dwa poglądy po prawej stronie mają to do siebie, że tutaj też są potrzebne do tego autorytety. W satanizmie tym takim wychowawczym, no to myśmy byli wychowani, a tutaj nie ma systemu płaskiej ziemi tego wychowawczego, tylko jest no, taki bardziej świadomy tutaj system, że są dorośli, oni jednak wierzą w inny blef, no i jakoś to funkcjonuje. Natomiast diametralną przewagą nad tymi dwoma systemami ma system niebocentryzmu, ponieważ autorytety są całkowicie niepotrzebne. Robimy proste przykłady. Już wiemy, gdzie jesteśmy. W swoich filmach przedstawiłem szereg takich przykładów. Natomiast ja w przyszłości to skomasuję w jeden film i pokażę wszystko jakby w takim telegraficznym skrócie, co, gdzie i jak. A jak na razie to one są w różnych filmach na moim kanale. A więc widzimy tutaj i teraz takie bardzo dobre pytanie, ku czemu się skłaniamy? A więc widzimy, że albo wierzymy w prawdę, albo w blef. A więc tutaj jest bardzo ważna kwestia, a więc to nie jest takie obojętne. Tutaj chcę zwrócić uwagę, tutaj mi zadał na moim blogu jeden z adwokatów diabła internetowych, chociaż ten argument przeważa też na różnych forach internetowych, też zwracano mi na to uwagę, że niewielu zwiodłeś. No, pięknie, ładnie. No i teraz wielu, niewielu. To jest świetny argument diabła. Dlaczego to jest niewielu jest takim argumentem diabła? Ponieważ diabeł wychodzi z założenia, że on wszystkich wykantuje. I dlatego lwia część społeczeństwa musi mieć rację. Czyli oni są przekonani, większość społeczeństwa, że ona ma rację. Żyjemy na zewnątrz, w Układzie Słonecznym i tak dalej. I to jest jakby taki wózek, na którym jeździ diabeł i jego agentura.
ziemska, internetowa, że właśnie, no przecież was jest tak niewielu, a więc co wy tutaj sobą przedstawiacie? No właśnie. Ten przykład, ta grafika świadczy o tym, że prawda jest domeną niewielu. Czyli ci, tych wielu, to ogromne masy, które dzisiaj są, ich poprzednicy uczyli się pływać. A dzisiaj jest podobna sytuacja, dzisiaj się nic nie zmienia. A więc widzimy, co to znaczy niewielu. Niewielu zna prawdę. Reszta tkwi w satanizmie. I teraz czas na podsumowanie i zrobię tutaj tak, w takiej formie, jak za chwilę zobaczymy, wracając do tego pierwszego pytania. Nawet gdybyśmy żyli wewnątrz Ziemi, to dlaczego niby nas kłamie? Jaki to ma sens? Skoro równie dobrze mogliby nas uczyć, że żyjemy wewnątrz Ziemi. Tak naprawdę nic by się to nie zmieniło. Odpowiedź. Owszem, mogliby, ale diabeł nie miałby swoich wyznawców, których uzyskuje poprzez system wychowawczy i medialny. I dlatego ci, co wierzą w kłamstwo tak zwanego Układu Słonecznego, jemu oddają cześć. Pozostawienie Boga w środku Ziemi, w jądrze Wszechświata, eliminuje wieczyste dążenie diabła do zastąpienia Boga. Ideologiczne wyrzucenie Boga w kosmos to trampolina dla ateistów i rozmaitych idei przybyszów z kosmosu, istnienia wielu cywilizacji w kosmosie itd. I teraz już mamy rozszerzone wnioski. Pierwsza para ludzka została poinformowana przez Boga, że żyjemy dolną Ziemi. Wiedza ta została przekazana potomnym i znalazła odzwierciedlenie w dowodach historycznych, jak i współczesnych. Chociaż satanistyczny układ słoneczny zdominował poglądy ludzkości obecnie, historia potwierdza, że prawda o niebocentryzmie nie została wykorzeniona nigdy, a obecnie w dobie internetu nabrała rozmachu. Bardzo ważny wniosek. Tylko niegodziwiec uwierzy kłamstwu, bo mu się blef będzie podobał i będzie myślał, że jego poglądy są słuszne. Tak zwany układ słoneczny jest docelowym marzeniem diabła, gdzie wypływane w ten sposób społeczeństwo ludzkie nieświadomie oddaje mu cześć i jest utrzymywane w niewiedzy zagrożenia skutkami satanistycznych poglądów na ich życie. A wiara w blef skutkuje egzekucją z ręki Boga w dniu Armagedonu. Pytanie, czy z satanizmu Układu Słonecznego czy innego jesteśmy w stanie się wypiąć? Punkt szósty. Satanistyczny tak zwany układ słoneczny wymaga zbudowania niesprawdzalnej prawie przez zwykłego Kowalskiego ogromnej ściany autorytetu. Natomiast niebocentyzm nie wymaga tego, ponieważ niebocentyzm jest sprawdzany, sprawdzamy sobie sami, a dodatkowo właśnie dzięki niebocentryzmowi możemy zweryfikować dane z diabelskiej, wielowiekowej ściany autorytetu. Także na tyle w tym filmie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu.